Cześć! Witam wszystkie osoby, które podobnie jak ja borykają się z cukrzycą oraz osoby, które chcą żyć w zdrowiu. Obecnie coraz więcej wiemy o jedzeniu, stąd odżywiamy się coraz lepiej. Jednak samo tylko dobre odżywianie to za mało. W toku zmian ewolucyjnych, które nas ukształtowały, człowiek ciągle się poruszał oraz podejmował wysiłek fizyczny. Stąd ruch, zwłaszcza na świeżym powietrzu i towarzyszący mu wysiłek, należą do naturalnych potrzeb organizmu. Jest niezbędny dla prawidłowego przebiegu wielu procesów życiowych zachodzących w naszym organizmie. Bez odpowiedniej dawki, regularnego ruchu i wysiłku fizycznego nie może być mowy o życiu w zdrowiu. Trzeba wiedzieć, że minimalna dawka nieprzerwanego, regularnego ruchu na świeżym powietrzu połączonego z wysiłkiem fizycznym konieczna dla zachowania dobrego zdrowia wynosi godzinę dziennie. Może to być spacer, jednak pod warunkiem, że będzie intensywny. Wiadomo jednak, że najkorzystniejszą, łatwo dostępną formą zapewnienia sobie regularnego ruchu i wysiłku jest jazda na rowerze. Pozwala ona na podejmowanie stosunkowo długotrwałego wysiłku bez nadmiernego obciążania stawów i mięśni. Poprawia krążenie, czym ułatwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu i sprzyja jego regeneracji. Pomaga w utrzymywaniu odpowiedniej masy ciała oraz smukłej sylwetki. Wystarczy spojrzeć na nogi dziewczyny, żeby od razu po ich smukłości wiedzieć, czy stale jeździ na rowerze, czy nie jeździ. Po nabraniu określonej wprawy rower daje bardzo dużo zadowolenia. Rower wciąga. Ja należę do osób o niezwykle silnej skłonności do tycia. Bez stałej jazdy na rowerze, którą przerywały przebyte operacje, pomimo prawidłowego odżywiania się, moja masa zbliżała się do 150 kg. Rower pozwala mi na trzymanie się 90 kg. Dla osób z cukrzycą codzienna jazda na rowerze jest wręcz zbawienna. Wiąże się ze spalaniem glikogenu mięśniowego, co znakomicie ułatwia utrzymywanie odpowiedniej glikemii. Ja w dniu dzisiejszym przejechałem na rowerze, bo świetna pogoda, 21 stopni na plusie, 28 km. To praktycznie moja codzienna dawka, chociaż są takie dni, że jeżdżę 38 km, a nawet zdarza mi się jednego dnia przejeżdżać 65 km. Jednak, żeby systematycznie i z wielką przyjemnością jeździć na rowerze, trzeba mieć gdzie. Wiadomo, że nawet mało wprawny rowerzysta porusza się na rowerze z prędkością około 15 km na godzinę. Stąd wygodne i bezpieczne ścieżki rowerowe powinny zapewniać jazdę po pętli o długości około 30 km. Ścieżki rowerowe, zwłaszcza dla osób starszych, powinny być wyrównane, utwardzone i bezpieczne. Powinny być prowadzone z dala od dróg, po którym jeżdżą samochody, żeby jazda na rowerze nie wiązała się z wdychaniem spalin. Warszawa może być przykładem, jak wiele zrobiono dla zdrowia mieszkańców poprzez rozwijanie sieci ścieżek rowerowych. Jednak w samej Warszawie nie ma miejsca na lokowanie ścieżek wolnych od spalin samochodowych. Wiele ścieżek rowerowych zbudowano w miejscowościach podwarszawskich.
jednak zazwyczaj prowadzą one donikąd. O przejechaniu tymi ścieżkami 30 km nie można nawet marzyć. Stąd troska o zdrowie mieszkańców nakazuje skupienie się na budowaniu obwodnic rowerowych, umożliwiających pokonywanie dystansu 30 km oraz poprowadzonych niezależnie od sieci dróg dla samochodów. Postęp technologiczny sprawił, że budowa rekreacyjnych ścieżek rowerowych stała się stosunkowo prosta i tania. Pojawiły się bowiem nowe technologie utwardzania ścieżek rowerowych wodoprzepuszczalną nawierzchnią mineralno-żywiczną. Tak utwardzone ścieżki nie tylko świetnie nadają się do jazdy rowerem, jak i do spacerów, lecz przede wszystkim są całkowicie obojętne dla środowiska. Zasługują na miano proekologicznych. Znakomitym terenem do rekreacyjnej jazdy rowerem może być dla mieszkańców Warszawy Puszcza Kampinowska. Ten olbrzymi kompleks jest poprzecinany gęstą siecią leśnych dróg. Troska o zdrowie mieszkańców Warszawy wymaga, żeby większość leśnych dróg Puszczy Kampinowskiej została utwardzona nawierzchnią mineralno-żywiczną. Powstanie wtedy Kampinowski Trakt Rowerowy, będący znakomitym miejscem do rekreacji rowerowej i do spacerów. Wręcz prosi się, żeby tak zorganizowany Kampinowski Trakt Rowerowy połączyć ścieżkami rowerowymi ze stacją metro Młociny oraz z parkingami położonymi wokół cmentarza północnego. Dzięki nim Kampinowski Trakt Rowerowy stanie się łatwo i powszechnie dostępny. W całej Polsce jest wiele lasów i bezdroży, gdzie można zlokalizować trakty rowerowe. Warto czerpać ze skandynawskiego prawa do swobodnego korzystania z natury, zwanego Allemansrätten. Mówi ono, że człowiek jest integralną częścią przyrody, dlatego powinien mieć do niej nieograniczony dostęp. Na pewno warto porozumieć się i utworzyć ruch społeczny, zabiegający o zbudowanie w całej Polsce sieci ścieżek rowerowych, zlokalizowanych w otoczeniu przyrody, z dala od zgiełku samochodowego, z dala od smrodu. Warto zadbać o to, żeby każda gmina i każde miasto miały swoją obwodnicę rowerową. Powinny one być ze sobą połączone, tworząc rowerową sieć oplatającą całą Polskę. Będą one bardzo dobrą drogą, drogą do zdrowia i przyjemności. Pomogą w walce z nowymi wyzwaniami, jak choćby podobnymi do koronawirusa. Myślę, że warto tę ideę i ten film rozpowszechniać. Cześć! Do zobaczenia na trakcie!